dalsze oszustwa. Taki model myślenia, na który ja się nie zgadzam, że oto rzeczywistość jest tak skomplikowana, że dopóki nie będziemy mieli prawomocnych wyroków sądów, to nie możemy powiedzieć, że coś jest nie tak, że ktoś jest bandytą i że politycy mieli z nim wiele wspólnego. No przepraszam bardzo, ale ja się oczywiście zgadzam z tym, że nie powinniśmy w takim sosie polewać urzędników razem ze światem przestępczym, tylko jak mamy na tacy sytuacje, w której przestępcy przez wiele lat sobie działają w najbardziej newralgicznych sektorach gospodarki, a świat polityczny albo patrzy na to i się śmieje, albo jeszcze z tego korzysta i co do tego jest wiele niezbitych faktów z tą notatką ABW najświeższą aktualnie na czele. Jeżeli wiemy dobrze, że reprywatyzacja była terenem działania świata przestępczego i wielu przesłuchania komisji weryfikacyjnej są tego dowodem, bo wielu przesłuchiwanych jest w aresztach śledczych albo doprowadzanych z aresztów śledczych, to skończmy posługiwać się eufemizmami. Jeżeli w rządzie RP, do rządu RP byli wciągani ludzie, którzy wcześniej współpracowali z mafią, nazwisk nie będę tutaj ani wymieniał rządów, no to przepraszam, to my się mamy posługiwać eufemizmami, niech raczej politycy dbają o jakość swoich relacji i to, w co są zaangażowani sami, jak i podwładni ludzie. Czas nas goni, a ja chcę poruszyć jeszcze jeden ważny temat. Kongres w Przysusze, sukcesem PiS, Platforma, jak na stypie. I o tym donosi Rzeczpospolita na pierwszej stronie, ale właściwie wszystkie dzisiejsze dzienniki mówią, czy piszą w takim właśnie tonie. To znaczy, że PiS góra, Platforma dół. No Platforma Obywatelska szuka przez cały czas formuły na siebie i rozumiem, że postanowili iść tą drogą, że własna tożsamość najlepiej krystalizuje się w opozycji do przeciwnika, do innego podmiotu. No i ewidentnie ta Rada Krajowa Platformy no to na tym założeniu była oparta. I rzeczywiście zgadzam się, że bardzo słabe przemówienie Grzegorza Schetyny i bardzo słabe hasło Platformy, natomiast bardzo mocne... No właśnie, po co robić Radę Krajową, jak się nie ma niczego do powiedzenia, bo chyba... 74 razy w przemówieniu Schetyny podobno padało sformułowanie PiS. Ja mam lepsze hasło niż to, które wymyślono. PiS jest najważniejszy, bo to było chyba... To by dobrze określało to, co się działo na Radzie Programowej Platformy. Tożsamość się kształtuje... Tożsamość polityczną się kształtuje latami i tak jak Donald Tusk otaczał się ludźmi pokroju Mirosława Drzewieckiego, Sławomira Nowaka, to były, czy Pawła Grasia, to było jego najbliższe otoczenie. Jarosław Kaczyński w tym czasie się otaczał między innymi profesurą pokroju profesora Krasnodębskiego, Legutki, Nowaka i tak dalej. I to dzisiaj procentuje, to znaczy on ma wizję Polski i to przemówienie bardzo długie, bardzo szczegółowe, tak, byłem i słuchałem tego na żywo, rzeczywiście dowodziło, że ten program PiS-u na Polskę jest i od strony takiej ideowej przemyślany i dosyć rozległy i konkretny. A proszę powiedzieć, ten akcent pod tytułem Niemcy nigdy nie zapłacili za odszkodowania wojenne, to jest takie pokazanie Niemcom, że słuchajcie, jeżeli wy będziecie chcieli nam zabrać pieniądze za to, że my nie chcemy u siebie uchodźców, to my możemy wrócić do tej sprawy? Myślę, że nie chodziło tylko o uchodźców, ale także o tą kwestię. No to ciekawe akurat, że tam się to pojawiło. Na tej ścianie wisi strzelba i my możemy ją użyć, czy też jest chęć użycia tej strzelby? Nie, mi się wydaje, że to są takie sformułowania, które mają na celu bardziej tworzenie i wzmacnianie pewnej wspólnoty. No Jarosław Kaczyński jest takim politykiem, takim człowiekiem, który... Powiedziałabym, że w PiS-ie pełni dzisiaj taką, już od wielu lat zresztą, funkcję takiego mentora i takiego tak naprawdę spoiwa, tak? I to są, i te jego słowa to są takie słowa, które odnoszą się do kwestii polskiej tożsamości. To znaczy on wysyła sygnał do swoich wyborców, mówiąc, nie wstydźcie się tego, że my stawiamy sprawy twardo w dyskusjach o przyjmowaniu uchodźców, ponieważ my jesteśmy w Europie krajem szczególnym, my nie jesteśmy niczego uchodźcom winni, wręcz przeciwnie, to zachód Europy jest winny nam, tak? To są takie sformułowania, wydaje mi się, PiS jest możliwy bez Jarosława Kaczyńskiego? Które mają wzmacniać. PiS jest możliwy bez Jarosława Kaczyńskiego, natomiast na dzień dzisiejszy no, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś inny kształtował linię. Zresztą ta jego mowa
zdradzała to, że on rzeczywiście ma ogromną wiedzę na temat każdego resortu, że ma swoją ocenę, często krytyczną, bo dostało się między innymi ministrowi infrastruktury za słabą realizację Mieszkania Plus. Zaczął się na przez 3 tygodnie nie można było do niego wchodzić. Przygotowywał się do mowy. No, myślę, że aż tyle się nie musiał przygotować, bo jest z tego, że ma łatwość wygłaszania tego typu mów z pamięci. Co ciekawe, mnie zastanawiał ten luz, z jakim on rzeczywiście naśmiewał się ze swoich oponentów politycznych i z Gazety Wyborczej, i z opozycji politycznej. To nie były ataki. Trudno było tam do faktów w TVN-ie wyciąć taką setkę, gdzie można by pokazać Jarosława Kaczyńskiego jako agresywnego polityka, który komuś tam grozi pięścią. On po prostu się dobrze bawił, mówiąc o nich. To była pewnie... To jest pewnie jakiś obrazek stanu ducha całego obozu dobrej zmiany. Oni widzą, że mają pewną przewagę wynikającą z realizacji reform. Chcą dać nowy sygnał, że się będą jednak lepiej komunikować w sprawie tego, co robią, bo z tym było bardzo czasami niedobrze. No i też atmosfera sali była taka, że i Kaczyński był co chwilę nagradzany brawami i minister Morawiecki swoim żartem o tym, że po co jest PiS, skoro jest CDU, mówiąc o takim stanie umysłu przeciętnego wyborcy Platformy, rozbawił salę dość mocno. Natomiast premier Beata Szydło nie została nagrodzona brawami. Co warto odnotować? Ja natomiast nie zgodzę się. Ja uważam, że PiS, a zwłaszcza ten PiS, który my znamy dzisiaj, nie jest możliwy bez Jarosława Kaczyńskiego. Warto jeszcze podkreślić, że to nie był kongres PiSu, tylko to był kongres Zjednoczonej Prawicy, prawda? Wszyscy mówią, że to jednak kongres PiSu. Bo oczywiście PiS anektuje przestrzeń w sposób naturalny, natomiast wydaje mi się, że format Jarosława Kaczyńskiego jako polityka i właśnie ta jego umiejętność budowania narracji, która jest takim spoiwem dla elektoratu i dla całych mas w Polsce, przy jednoczesnym braku umiejętności tego obserwowanym u innych polityków, moim zdaniem, no to pokazuje, że tam trzeba się zastanowić nad tym, jaka jest ławka sukcesji, kto na niej siedzi tak naprawdę. Tak, to jest ewidentne, że właśnie osobą, która miała drugie najlepsze przemówienie, był minister Morawiecki. Moim zdaniem. Który jednak jest człowiekiem z innej tradycji, wywodzący się z zupełnie innej tradycji politycznej, zupełnie innego obozu politycznego, Solidarność. Dobrze, jak skomentują państwo to, że Beata Szydło w ogóle nie przemawiał? No to było tłumaczone w ten sposób, że to jest jednak kongres partii i ona jest jednym z wiceprezesów, a w imieniu wiceprezesów mówił akurat inny wiceprezes, a dwa pozostałe głosy to były głosy koalicjantów, więc w tym kluczu to było tłumaczone. A nie jest to znak do... Ja widziałem wyjście pani premier z kongresu, ona była w autentycznie dobrym humorze, więc nie sądzę, żeby to było. Zresztą chwalona przez prezesa Kaczyńskiego. Tak, chyba dwu czy trzykrotnie w przemówieniu chwalona. Nie wyciągam z tego jakiś daleko idący wniosków. Niechętnie jej komentatorzy mówią, że to był wyraz lekceważenia dla mnie. No to od samego początku tak mówią komentatorzy, prawda, przywołując przez cały czas sytuację z 2005 roku Kazimierza Marcinkiewicza, premier malowany, pamiętamy to, prawda, i tutaj na pewno wielu komentatorów złośliwie od samego początku formułowało takie oceny, natomiast ja się zgodzę z moim przedmówcą, że ja nie widzę w tym niczego, co by miało deprecjonować w jakiś sposób panią premier, to znaczy szacunek Jarosława Kaczyńskiego i że tak powiem, jego satysfakcja z jej pracy czy wypowiedzi jest chyba jasna. Tak? A my możemy powiedzieć to, co kiedyś mówił Donald Tusk, że nie mamy z kim przegrać. Nie ma z kim przegrać? Pamiętacie państwo te słowa? No, w ustach polityków takie słowa są niebezpieczne, bo ta rzeczywistość się bardzo szybko zmienia. Też pamięć społeczna jest dość krótka. Natomiast na ten moment chyba możemy tak powiedzieć, bo ewidentnie widać, że opozycja nie ma na siebie pomysłu. To nawet ja zwróciłem uwagę na mowę ciała Grzegorza Schetyny w trakcie tego kongresu. No, to nie był pewny siebie lider. To nie był człowiek, który z nadzieją i z dumą patrzył na to, co się dzieje na scenie, na przykład gdy przemawia Andrzej Rzońca, główny ekonomista Platformy. To zwrócono na to uwagę. Były takie obrazki, gdzie on rzeczywiście z zażenowaniem słuchała
własnego współpracownika, prawda? No to nie jest ten moment, natomiast tak jak ja wcześniej powiedziałem, na budowanie tożsamości, pomysłu strategicznego na obóz polityczny pracuje się latami. Platforma tą swoją lekcję wykonała źle, dlatego że Donald Tusk, który miał jakiś pomysł i jakimiś ludźmi się otoczył, przekazał władzę osobie, która gdzie kluczem była lojalność, a nie format. No i to się... Mówię o Ewie Kopacz. No i Grzegorz Schetyna to jest polityk tego samego formatu, co Ewa Kopacz. Ale mamy do czynienia z takim niekorzystnym, niekorzystnym zbiegiem okoliczności dla Platformy Obywatelskiej. To, że jest w jakichś grach kuluarowych, wycinaniu i tak dalej, to jeszcze nie świadczy o formacie. Mamy sprawę uchodźców, która jest niekorzystna dla Platformy Obywatelskiej. Mamy sprawę Komisji Weryfikacyjnej, która jest niekorzystna dla Platformy Obywatelskiej. Mamy sprawę Amber Gold, która jest niekorzystna dla Platformy Obywatelskiej. Mamy wreszcie sprawę trochę cichnącą, ale jednak ekshumacji, która jest niekorzystna dla Platformy Obywatelskiej. Te cztery czynniki sprawiają, czy sprawiły, że notowania Platformy Obywatelskiej bardzo siadły, ale to się może odwrócić. Ale ja myślę, że to nie tylko te czynniki sprawiły, że notowania Platformy Obywatelskiej bardzo siadły. Przede wszystkim wydaje mi się, że zadziałało to, że Platforma Obywatelska porzuciła w dużym stopniu swoich wyborców, jeszcze będąc przy władzy. I wyborcy do tej pory wydaje mi się, że są na nią obrażeni. Najlepiej świadczy o tym w popularność ta przynajmniej początkowa. Tak, najlepiej świadczy o tym przynajmniej ta jakby taka pierwsza popularność Nowoczesnej. I chciałam teraz powiedzieć, że ja niby z przyczyny zwróciłam uwagę na to, że w Przysusze odbywał się Kongres Zjednoczonej Prawicy, natomiast w Warszawie odbywała się Rada Krajowa Platformy, tylko Platformy, tak? Obserwujemy środowisko, które jest zjednoczone, które jest spójne, mówi jednym głosem. Prawda? No, mówi głosem Jarosława Kaczyńskiego z jednej strony, tak? A z drugiej strony obserwujemy środowisko, które jest zatomizowane. Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie mówią jednym głosem. I ja z tego powodu powiedziałabym, trochę rozumiem Grzegorza Schetynę, że on postanowił w swoich przemówieniach odnosić się tylko do PiS-u i że postanowił na razie jako program Platformy sformułować te tezy anty-PiS, tak? W sensie, że Platforma to jest dzisiaj anty-PiS i tak jest komunikat wysyłany przez Platformę Obywatelską. Dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, że Grzegorz Schetyna chce skorzystać ze starej prawdy znanej w polityce, że tam, gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta. Grzegorz Schetyna chce przestać bić się z Nowoczesną. Chce się bić z liderem, żeby, prawda, to jest ten etap moim zdaniem. Natomiast dopóki Platforma Obywatelska... W niedalekiej przyszłości mamy wybory samorządowe i Grzegorz Schetyna mówi, że jeżeli wygramy w dużych miastach, to prezydenci miast będą przyjmować uchodźców. No to jest chyba samobójczy. To kolejny błąd Grzegorza Schetyny. Niewątpliwie jest tak, że on gra na polaryzację. Nawet gdyby miał być jeszcze jedną kadencję w opozycji, to woli być tą opozycją 20 czy 20-kilkuprocentową, a nie kilkuprocentową. Natomiast elektorat Platformy dzieli się na tych ludzi, którzy zawsze zagłosują przeciwko PiS-owi i na tych, którzy jednak oczekują pewnych rozwiązań liberalnych, pewnego języka, pewnej otwartości na kwestie obyczajowe. Ale nie tylko. Już Grzegorz Schetyna na rzecz tej walki o te 20% poświęcił kilka postulatów liberalnych. Przejęła je Nowoczesna i ona na pewno będzie tą część bardziej myślącą elektoratu liberalnego starała się zagospodarować. W przypadku uchodźców, że nie wie, co ma zrobić, że z jednej strony nie chcemy uchodźców, a z drugiej strony nie. No ale to ja już przed chwilą jakby powiedziałem, że to nie jest lider dużego formatu, że przy wszelkich różnicach to jest jednak polityk na poziomie wykopacz. To są na pewno takie formułowane przez niego sygnały światopoglądowe, które on wysyła do swoich wyborców. Moja ocena tego jest właściwie... Znaczy wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego on to robi, natomiast nie rozumiem, dlaczego poświęca temu aż tak dużo uwagi, bo ja jednak będę upierać się przy tym, że kwestia uchodźców nie jest sprawą, która rozpala umysły i emocje Polaków od poniedziałku do piątku. Pani może uważać, że to jest być może abstrakcyjne dla nas, absolutnie. Natomiast rzeczywiście to jest kwestia, która będzie polem walki i takim podziałem bardzo istotnym przy wyborach i samorządowych, i parlamentarnych. Ja myślę, że to jest coś, co nieustannie podgrzewają media i co media przez cały czas starają się fundować społeczeństwu i co robią też oczywiście w dużym stopniu politycy. Natomiast ja jednak nie zgodzę się z tym. To znaczy, że rozumiem, że wy macie takie zdanie, natomiast ja uważam, że to nie jest dla Polaków najważniejsza kwestia. Najważniejsza kwestia dla Polaków to jest
to, żeby mieć pracę, żeby ta praca przynosiła satysfakcję, żeby dzieci miały przedszkola, prawda? Uważam, że... I żeby w Polsce było bezpiecznie, to jest pakiet. Cały czas, uważam, że jednak to bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne ciągle jeszcze jest dla Polaków najistotniejsze. Uważam, że wyborcy Platformy Obywatelskiej oczekują od Platformy po prostu konkretnej diagnozy i konkretnych propozycji dotyczących zmian demograficznych na przykład i wielu jeszcze innych aspektów, a tego brakuje. Piotr Pałka, dziękuję Państwu. Dziękujemy serdecznie. Reklama. Oto Państwo Kowalscy. Dzień dobry. Hej. Nie zrywają się o świcie, by zająć miejsce nad basenem. Oj nie. Nie przepłacają. Po co? Bo zamiast wakacji w szczycie sezonu wybrali zakupy w szczycie promocji Opla. Wiadomo. Tylko w lipcu crossover Opel Mokka X już za 69 500 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Miał, czy kotek miał? Co byś kotku chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Ten tydzień amerykański jest po prostu fantastyczny. Dokładnie, Daria, więc wezmę pasatę pomidorową i zrobię klasyczną amerykańską szarpaną wieprzowinę. A ty? A ja nowocześnie zrobię amerykańską sałatkę z bobem. Z bobem? A kto to jest Bob? Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu Bób 5,99 za 500 gramów, a pasata pomidorowa aż 25% taniej. 2,99 za 720 ml. Lidl, co tydzień coś nowego. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Po reklamie. Autopromocja. Rządy pieniądza od poniedziałku do piątku po 9:00 poranna dawka informacji i komentarzy gospodarczych. Wszystko, czego potrzebujecie na dobry start. Zapraszam, Tomasz Wróblewski. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina 9:00. Czas na informacje dnia. Kto i od kiedy wiedział o kłopotach Amber Gold? Notatka ABW w sprawie piramidy finansowej ujrzała światło dzienne. Pomogą w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę i wyliczą jej wysokość. Od dziś specjalni doradcy dyżurują we wszystkich oddziałach ZUS. Pożar katedry dogaszony, trwa demontaż spalonej części wieży. W informacjach także Gorzów Wielkopolski, gdzie wciąż pracują strażacy. Aleksandra Kozera zapraszam. Tygodnik w sieci ujawnił notatkę ABW dotyczącą Amber Gold. Do tej pory pilnie strzeżony dokument w maju 2012 roku został przekazany ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi.
Dwa miesiące później, w sierpniu, Amber Gold ogłosiła upadłość, nie wypłacając swoim klientom aż 850 milionów złotych. To kolejny dowód na to, że państwo działało teoretycznie, mówił w porannej rozmowie Polskiego Radia 24 rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przede wszystkim bardziej zdecydowane działania wobec Amber Gold powinny być podjęte przez rząd, przez wszystkie osoby, które tę notatkę otrzymały, bo tę notatkę otrzymały najważniejsze osoby w państwie, czyli skala priorytetu, jaką nadano tej notatce w ABW, była bardzo wysoka. Prawdopodobnie z tego powodu, by zdjąć z siebie odpowiedzialność za aferę, która chyba szef ABW w tym momencie nie miał wątpliwości, że wybuchnie. Jak się okazuje, ponad dwa miesiące pan Marcin P. miał czas na to, by, że tak powiem, przygotować swoje odejście z wolności i dzisiaj wszyscy szukają pieniędzy z Amber Gold i nikt nie wie, gdzie one są. Notatka podpisana przez szefa ABW Krzysztofa Bondaryka jest adresowana do ówczesnego premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, koordynatora służb specjalnych Jacka Cichockiego, ministra finansów Jacka Rostowskiego, ministra infrastruktury Sławomira Nowaka oraz szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. ABW opisuje w niej mechanizm działania Amber Gold, a notatkę kończy wnioskami. Pomogą wyliczyć emeryturę, pomogą też w podjęciu decyzji dotyczącej terminu przejścia nad nią. Od dziś specjalni doradcy dyżurują we wszystkich oddziałach ZUS. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska liczy na profesjonalizm doradców i podkreśla, że pomoc przyszłym emerytom jest niezbędna, bo już w październiku wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Przyjdą się zapytać, co by było, gdyby jeszcze pracowały rok dłużej bądź pół roku, a jakie będzie ich świadczenie, jeżeli w dniu ukończenia 60 roku życia dla kobiet, 65 dla mężczyzn przejdą i będą miały pewność, że ktoś im to dobrze policzy, profesjonalnie wytłumaczy. Od maja w dwóch oddziałach ZUS, zabrzańskim i warszawskim, prowadzony był pilotaż usług doradców emerytalnych. Zainteresowanie było ogromne, z konsultacji skorzystało ponad 6,5 tysiąca osób. W informacjach Gorzów Wielkopolski i skomplikowana akcja usuwania zniszczonych elementów katedralnej wieży. Strażakom udało się usunąć iglicę, niestety wieczorne działania musiały zostać przerwane przez awarię jednego z dźwigów. Do usunięcia pozostała tak zwana latarnia, w której znajduje się dzwon. Ten element akcji jest najtrudniejszy i wymaga użycia dwóch dźwigów, mówi rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Po demontażu tej iglicy kolejnym etapem będzie demontaż tej tak zwanej latarni, czyli tej części, gdzie jest ten dzwon w najbliższej części. Ze względów technicznych były nam potrzebne dwa dźwigi. Jeden dźwig był wykorzystywany do tego, aby w koszu podwieszonym pod tym dźwigiem byli ratownicy, a pod drugim dźwigiem byłby podniesiony pojemnik, do którego ratownicy elementy, te które zdemontują, musieliby odkładać. To znacznie przyspieszałoby nam tą akcję, gdyż pojedyncze elementy opuszczane na dół bardzo by to wydłużyło. Dziś prokuratura rozpocznie postępowanie w sprawie pożaru gorzowskiej katedry. Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny pożaru i tego, czy był on skutkiem działań bądź zaniechań ludzkich, czy też powstał bez winy człowieka. Policja przeprowadziła już wstępne czynności. Do czasu zakończenia działań Straży Pożarnej ulice wokół katedry będą wyłączone z ruchu. Na koniec jeszcze Kraków i pierwszy dzień 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem sesji. Udział w niej potwierdziło blisko 3000 osób ze 137 krajów. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Co tam się tak pali? W ciągu 10 dni obrad członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa podejmą ponad 200 decyzji dotyczących najważniejszych zabytków i obiektów przyrodniczych na świecie. Będą omawiać m.in. 34 wnioski dotyczące wpisania zabytków na listę światowego dziedzictwa. Odpowiedzialność za ochronę obiektów wpisanych na tę listę bierze cały świat, nie tylko państwo gospodarz. Mówi przewodniczący 41. sesji profesor Jacek Purchla. W czasie obrad pojawi się też kwestia odbudowy syryjskich miast, między innymi Aleppo. Wierzę w to, że polscy eksperci będą mogli przyczynić się również do odbudowy Aleppo, do tego, żeby odzyskało ono tą świetność, którą miało przed wojną i aby dalej mogło dobrze się rozwijać. Mówił wczoraj w czasie ceremonii powitalnej na Wawelu prezydent Andrzej Duda. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania między innymi ze względu na 40. rocznicę wpisania miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która przypada w przyszłym roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na północy i miejscami na wschodzie więcej chmur i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. I witam serdecznie, Tomasz Wróblewski. Dzisiaj w naszym studio komentarze dla Państwa gospodarcze będą prezentować Joanna Maćkowiak-Bandera, prezes Forum Energii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Dzień dobry. I Jakub Wiech, Energetyka 24. Witam Państwa. Powiem jeszcze, że w drugiej części naszego programu zaprosiliśmy pana ministra, wiceministra Mariusza Gajdę, Ministerstwa Środowiska, żebyśmy porozmawiali już bardziej szczegółowo, precyzyjnie o tym wszystkim, co dzieje się w ministerstwie, no i co się dzieje w Polsce, na co ma wpływ ministerstwo. Ale zaczniemy od prądu i zaczniemy od tematu, który od jakichś kilku dni pojawia się w mediach, o zagrożeniu blackoutem. Pamiętamy, jak to wyglądało w 2015 roku, kiedy zakłady produkcyjne, centra handlowe, światła gasły nam w mieszkaniach. No i pojawia się niebezpieczeństwo i zagrożenie, że znowu latem, kiedy będą wszystkie klimatyzatory włączone, zabraknie nam energii, nasze sieci będą przeciążone i będziemy mieli okresy wyłączeń. O tym, czy da się z tym coś zrobić, czego to jest przyczyna, dlaczego po tylu latach, po dwóch latach, znowu wraca ten sam problem. Proszę panią Bandera. No, ten problem rzeczywiście narasta z roku na rok, dlatego że coraz więcej zużywamy energii właśnie latem. Szybciej rośnie zapotrzebowanie na energię latem niż przez cały rok. 1,8% to jest taka średnia. W ciągu roku cały wzrost zapotrzebowania na energię to jest 1,2-1,4%. No i my mamy problem, dlatego że nasza infrastruktura to są przede wszystkim elektrownie węglowe, które do wytworzenia energii potrzebują ciepła, a jak potrzebują ciepła, to też wymagają chłodzenia. No i te ostatnie gorące lata powodują, że po pierwsze mamy problem z wodą i z temperaturą wody i z poziomem wód w rzekach. I to będzie też temat naszego po przerwie rozmowy z ministrem środowiska. Tak, no i to jest tutaj największy problem. Dochodzi do tego też fakt, że elektrownie węglowe, te, które obecnie mamy, są rzeczywiście dosyć stare i mało elastyczne. Kiepsko reagują na zmienność wytwarzania, która się coraz bardziej pojawia, dlatego że mamy jeszcze coraz więcej źródeł odnawialnych, jest, szczególnie zmiennych. Nie ma władzy, ale jeszcze pytluje, OZE, czyli na przykład że niepotrzebne są elektrownie. Ten system powinien być coraz węglowe. Bardziej elastyczny. A w przyszłości też istotne jest, żeby był zdywersyfikowany. To znaczy naszą największą bolączką jest to, że my korzystamy właściwie w 84% z jednego źródła energii, z energii z węgla brunatnego i kamiennego. I no w zasadzie jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie wręcz, który ma tak monolityczny system energetyczny. Potrzebujemy różnych zasobów, potrzebujemy i energetyki gazowej, i wiatrowej, i słonecznej, pewnie i biomasy, różnych źródeł energii. Wtedy możemy mówić, że nasz system będzie bezpieczniejszy. Przy czym warto też powiedzieć, że problemy z chłodzeniem ma na przykład również Francja. I Francja od lat doświadcza podobnego problemu jak my, właśnie latem. I wtedy korzysta ze wspólnego rynku energii elektrycznej i w ostatnich 3 latach bardzo intensywnie wspomagały Francję, kraje typu Niemcy czy Wielka Brytania, właśnie w sytuacjach, kiedy pojawiły się problemy z mocą. My też jesteśmy członkiem tego wspólnego rynku energetycznego i tak prawdopodobnie też się stanie. Pytanie jest, skąd wziąć pieniądze, bo w tej chwili koszty ewentualnych remontów, które by należało przeprowadzić, to już dzisiaj jest mowa o 100 miliardach, nie ma takich pieniędzy. No a w 2020 roku te moce będą kolejno spadały o 7 gigawatów, w 2030, czy tam może nawet 12. Także pytanie, z jednej strony może dobrze byłoby to dywersyfikować, ale z drugiej strony jak na jedno i drugie znaleźć pieniądze.
Ja może dodam tylko, że jakkolwiek sytuacja jest oczywiście ciężka, jak to w każde lato, szczególnie ciepłe, natomiast jesteśmy zdecydowanie lepiej przygotowani niż w 2015 roku, dlatego że PSE operator wyciągnął bardzo słuszne wnioski, że nie warto robić remontów elektrowni węglowych w lato, bo to było problemem. Tak naprawdę w lato jest zdecydowanie mniejsze zużycie energii elektrycznej niż w miesiące zimowe, kiedy jest ona używana też do ogrzewania. To jest wbrew pozorom dużo jednak większe zużycie niż na klimatyzację. Tylko po prostu w lato też mamy problemy inne. Wspomniany wiatr rzeczywiście nie wieje, jeżeli jest ciepło. Tutaj ewentualnie mogłoby być pewnym wsparciem fotowoltaika, ale też nie wszędzie i też nie na taką skalę. Znaczy póki co w Polsce fotowoltaika w ogóle nie jest na skalę przemysłową instalowana, ewentualnie gdzieś jakieś małe instalacje przydomowe. Jakby każdy miał na domu, to już by... Ale to się też zmienia, trzeba powiedzieć, że te przetargi, te aukcje, które ostatnio były organizowane, no w dużym stopniu wygrała fotowoltaika. My mamy w tej chwili około 200 MW PV, w Niemczech jest to, nie wiem, 24 PV, to fotowoltaiki właśnie. I pojawia się kolejne 300 MW po tej aukcji zimowej i teraz prawdopodobnie też. I rzeczywiście fotowoltaika, czyli energia ze słońca, wsparłaby system energetyczny latem. W jakimś stopniu na pewno. Znaczy akurat rzeczywiście te najgorsze okresy najlepiej by pasowała, tak? Bo te szczyty przypadają zazwyczaj w godzinach 13-14, kiedy jest największe nasłonecznienie. To niewątpliwie zgoda. Jeżeli chodzi o fundusze, no to oczywiście problemem jest uwolnienie kapitału prywatnego i pozwolenie jemu na inwestowanie. Niestety ostatnie lata to jest raczej zniechęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii. Ja nad tym też boleję. Natomiast tak jak fotowoltaika, możemy się zgodzić, że rzeczywiście znajduje bardzo dobre i jasne zastosowanie wtedy, kiedy jest potrzebna. Tak już inwestycje wiatrowe niestety też generują pewne ryzyka. Wiatr jest bardzo niestabilnym źródłem energii i obciąża niestety system energetyczny. Obciąża w tym znaczeniu, że wymaga funkcjonowania dużych rezerw mocy. Te rezerwy oczywiście muszą być wtedy z węgla. To więc... oczywiście mowa jest teraz o tym, żeby tworzyć coś w rodzaju klastru, znaczy połączenia, tak? Trochę biomasy, trochę wody, trochę wiatraków, no i trochę oczywiście albo większość węgla. Ale pojawia się także w tej całej dyskusji, że rozwiązaniem dla naszych problemów energetycznych byłoby wprowadzenie rynku mocy. To jest taki rodzaj w sumie pomocy publicznej, polega na tym, że wytwórcy energii dostają pieniądze nie tylko za energię, którą wyprodukowali, ale za gotowość do produkowania. No, pytanie, czy jest na to zgoda opinii publicznej, czy jesteśmy na to przygotowani, czy to rzeczywiście by rozwiązało wszystkie problemy. Tutaj też przede wszystkim trzeba zadać pytanie, czy jest na to zgoda Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska będzie w stanie, będzie chciała popierać ten kształt rynku mocy, który postuluje Polska, tak? Czyli opłacanie gotowości jednostek Unii Węglowych. No, tutaj możemy mieć z tym problem, natomiast warto też w kontekście blackoutu zauważyć, że plany PSE są naprawdę szeroko zakrojone w tym roku. Mamy tutaj chociażby podpisane umowy na import interwencyjny. Mamy też uruchomione połączenie z Litwą. Mamy zamontowane przesuwniki fazowe na połączeniu z Niemcami. Mamy też przesuwniki fazowe, to nie mam. Takie umożliwią nam właśnie dopływ energii do polskiej sieci z zachodu. Dokładnie, więc... tak jak tutaj było powiedziane, jesteśmy w lepszej sytuacji już na starcie niż ten w tym pokazujemy, tak? Proszę Państwa, żeby za bardzo nie było widać. Natomiast przypadek ostatniego tygodnia, awaria sieci wysokiego napięcia spowodowała wyłączenie kongresy świat ubiegłowy tutaj na Legii. Przy trasie łazienkowskiej. Brakiem prądu w Warszawie przez tą... No bo to już było, dwa lata temu. Jeszcze jest temat, który pośrednio się z tym łączy. Dziś rano mamy informację, że amerykańska firma energetyczna EMP Energy, trochę pewnie szykując się na przyjazd Trumpa, wytoczyła pozew Tauronowi za to, że ten jakiś czas temu wypowiedział umowę o zakup energii. Archiwalia naszych kanałów internetowych. Coś, co jest od 10 lat. Złotych. No i tutaj jakby ten konflikt, o którym mówił Radosław Żydok, między prywatnymi inwestorami a spółkami Skarbu Państwa, państwem wyraźnie nabrzmiewa. Moment, jak powiedziałem, jest pewnie nieprzypadkowy, żeby wywrzeć presję, no jednak tutaj pojawia się jakiś konflikt. Duży plus dajemy dla Google Plus. Rozwinie, no i czy
państwo rzeczywiście duży tutaj plus, zacznie przegrywać dajemy procesy dla Google plus. Znaczy ten konflikt jest niestety napędzany przez rynek, który jest u nas bardzo płytki i słaby i to rynek doprowadził do tego, że ceny tych zielonych certyfikatów zjechały tak bardzo dla Google ceny plus. Energii bardzo, bardzo są niskie w tej chwili. Widziałem nawet szacunki. Znaczy nadprodukcja certyfikatów zielonych, które tak. firmy sprzedają producentom energii albo w każdym razie producentom nadmiaru CO2 zanieczyszczenia, tak? Tak, tak. No to są te obligacje oczywiście związane z polityką klimatyczną, żebyśmy odpowiedni udział OZE utrzymywali. Natomiast no rzeczywiście jakby ta gra rynkowa doprowadziła do ogromnej nierentowności instalacji OZE, które często są finansowane też drugim kredytem. No ja jeśli dobrze pamiętam, widziałem takie szacunki, że nawet 70% wiedzieć, że nie jest to dobry czas osiągnęło straty, dla banków, które biorą na duży procent, bo jest duża nieufność, duża podejrzliwość ze względu na częścią tego rynku europejskiego, energia chociażby z Niemiec czy no i macie i Amber Gold, i Amber Black, no i pełno na tego macie, proszę Państwa. Polityka niemiecka energetyczna, która a skończył się czas jednego człowieka. Jezusa Chrystusa, którego i tak sami swoi siema Żydzi zabili. Żydzi zabili Żyda. Tutaj nawet jedna alarmowała w internecie, gdzieś krzyczała, że to nieprawda, że Żydzi zabili Jezusa. No to dobra kobieta, no bo ona ufa ludziom, że nie zabili, a jednak zabili. Jak ciebie nie było, nie widziałaś, ciemno było, oni go zabili właśnie. Zmienić definicję tego, co jest budowa, czyli żeby łatwiej można było budować i tworzyć kolejne instalacje wiatrakowe i zmienić system podatkowy. Czyli jednak tutaj Ministerstwo Energii po tym jak przez poprzedni rok zrzekało się, że będzie odchodzić od energii wiatrowej, zaczyna się z nią przepraszać. Pani Pantera. No tutaj rzeczywiście w ogóle w kwestii wsparcia źródeł odnawialnych kiedyś były to zielone certyfikaty, teraz to mają być aukcje. Istotne jest stabilność tych regulacji. Wiem, że to jest taki frazes i wszyscy o tym mówią, ale jednak właśnie to powoduje zaufanie kapitału prywatnego, czy zagranicznego, czy w ogóle nawet krajowego do angażowania się właśnie w sektor energetyczny. Dlatego to jest fundament i cieszę się, że Ministerstwo Energii zaczyna brać odpowiedzialność za tą regulację, która była jednak niespodziewana. To znaczy uderzyła w sektor wiatrowy w sposób szczególny, w zasadzie tworząc taki precedens, który uważam, że jeżeli zostałby utrzymany, mógłby się też przenieść na inne rodzaje inwestycji, bo jeżeli można stworzyć taką regulację odległościową dla elektrowni wiatrowych, to dlaczego nie możemy tego zrobić dla autostrad? Dlaczego nie możemy zrobić regulacji odległościowej na przykład, nie wiem, 100 km od najbliższej miejscowości dla elektrowni jądrowej? Dla kopalni węgla odkrywkowego może nawet to powinno być 50 km, nie wiem. To znaczy, to jest też niezgodne z dyrektywą o cenach oddziaływania na środowisko. To już nie chcę wchodzić w tu szczegóły. I dobrze, że Ministerstwo Energii zaczyna, przemyślało ten temat i widać jakieś światełko w tunelu. Już te kwestie odległościowe, rozumiem, na razie nie podlegają planom. No tam chyba też to gdzieś jest uwzględniane, albo przynajmniej na pewno warto to wziąć pod uwagę. No i też te kwestie podatkowe. Energetyka wiatrowa, wiem, że jest rzeczywiście niestabilna, nawet bardziej niż fotowoltaika, energetyka słoneczna, ale jednak jest w tej chwili jednym z najtańszych źródeł energii odnawialnej. I wiatr, i słońce odnotowały największe spadki i z różnych względów zaczynają te inwestycje właśnie w wiatr i słońce na całym świecie dominować. Mają zerowe koszty zmienne, czyli nie ma paliwa, energia jest, znaczy surowiec, czyli słońce i wiatr są za darmo, a technologie tanieją. I dlatego rzeczywiście ten sektor będzie się rozwijał. Ważne jest to, żeby rzeczywiście zintegrować rozwój właśnie energetyki rozproszonej, odnawialnej z naszą gospodarką, tak, żeby tworzyć miejsca pracy właśnie w przemyśle związanym z tym. Jeszcze może poprosimy Jakuba Wiecha na temat tego, na ile rzeczywiście to był ten pozew wycelowany w przyjazd Donalda Trumpa. Trudno powiedzieć, w zasadzie pozew zasadza się na pewnych działaniach spółek zależnych Tauronu, które miały miejsce dużo wcześniej, jeszcze przed w ogóle wyborem Donalda Trumpa. Chodzi tutaj o pewne nieczyste zagrania dotyczące wycofania się z umów na zakup właśnie energii ze źródeł odnawialnych.
spółka zależna Tauronu najpierw wydrenowała z siebie ludzi, potem doszło do rozwiązania tejże spółki. To jest podstawowy zarzut podnoszony przez firmę amerykańską. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze parę słów komentarza a propos tego, co mówiła pani doktor, a propos integracji OZE z polską energetyką. No, charakter naszego sektora energetycznego jest taki, że odchodząc od węgla, takie przynajmniej mamy założenia, potrzebujemy źródeł, które będą stabilne. My nie możemy postawić od razu wszystkiego na OZE z tego względu, że nie mamy czym tego bilansować. Państwa zachodnie, które stawiają na OZE, mają bądź to rozbudowaną infrastrukturę, która daje energię z gazu, bądź to atom. W naszym systemie energetycznym przejście na OZE oznacza ogromne ryzyko blackoutu, ogromne ryzyko katastrofy całego systemu. Dlatego tutaj widzę sens w tym kursie na biomasę, który zaproponował rząd. Trzecie źródło wspierające. Dokładnie, które jest źródłem stabilnym. Moim zdaniem temu służą te regulacje, które są podejmowane. Proszę Państwa, mieliśmy weekend bogaty, wydarzenia polityczne Zjednoczonej, konwencja Zjednoczonej Prawicy. Sporo było o polityce i o niej specjalnie nie chcemy tutaj rozmawiać, ale było także dużo i bardzo dużo elementów gospodarczych. Dominował to tak naprawdę wystąpienie wicepremiera Morawieckiego i też inne kwestie gospodarcze. I tutaj chciałbym przejść kilka wątków, które się pojawiły i żebyście Państwo spróbowali nam to rozszyfrować, na ile to są po prostu deklaracje polityków na półmetku, którzy starają się pozyskać więcej zaufania publicznego, a na ile one są ważne i rzeczywiście realistyczne. Tutaj Jarosław Gowin, od niego chcę zacząć, powiedział, chcemy wyciągnąć rękę do mikroprzedsiębiorców, zaproponujemy im ustawę tak zwanej małej działalności gospodarczej, czyli o stopniowym obniżaniu ZUS. Temat nie jest nowy, ale wydawało się, że już został uśmiercony. Radosław Żydok. No to pan minister Gowin chyba nie rozmawiał z panią minister Rafalską w takim razie, bo z tego co wiem, jej się ten projekt zupełnie nie spodobał i kiedy został przedstawiony na Radzie Ministrów, to Ministerstwo Pracy go po prostu zablokowało. Pani Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, później mówiła, że ze względu na nieporozumienia w rządzie będą pracowali nad nowym projektem, który może wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Znaczy, dla mnie to jest oczywiście bardzo bolesne, bo my jako Fundacja Republikańska gorąco popieramy ten projekt i od pierwszego jego zaprezentowania na zespole posła Abramowicza bardzo gorąco popieramy zawsze. Uważamy, że to jest po prostu niezbędne. Znaczy, szara strefa na rynku pracy jest wynikiem rzeczywiście bariery wejścia, czyli składek. Ta mała przedsiębiorczość, która mogłaby działać całkowicie legalnie, osiągać może nie jakieś ogromne dochody, ale po prostu płacić jakiekolwiek składki chociażby od nich, no jest blokowana, bo teraz jeżeli ktoś już kiedykolwiek korzystał z jakichś ulg ZUS-owskich, na starcie już musi co miesiąc płacić 1200 zł, niezależnie od tego, czy jakikolwiek dochód w ogóle osiąga. No tu pojawiło się też określenie stopniowe, czyli przed wiadomościami i po wiadomościach. Miękkie zakładam, także może niekoniecznie realistyczne. Kolejna rzecz. W każdej polskiej gminie dostępny będzie szybki internet o prędkości 100 megabitów i od początku września tego roku wprowadzone zostaną darmowe szkolne lektury na nośnikach elektronicznych. To już wicepremier Morawiecki, pani Bandera. No, trzymamy kciuki. No, plany dotyczące rozwoju szerokopasmowego internetu już nie od dziś powstają. No jakiś postęp jest. Od początku września na nośnikach elektronicznych, czyli w każdej wsi młodzież włączy o godzinie 8 rano swój tablet i komputer i system nie padnie. No ja osobiście wolę, żeby moje dzieci i pewnie nie tylko moje na razie korzystały z książek tradycyjnych, papierowych i tutaj myślę, że nierealistyczne plany lepiej porzucić, bo akurat nie to jest naprawdę priorytetem polskiej edukacji i polskich szkół, żeby czytać książki z czytników. Większym problemem jest to, żeby czytać w ogóle i żeby na przykład zaktualizować listę lektur, bo ona się nie zmieniała od wielu, wielu lat. Także to myślę, że to jest największe wyzwanie, żeby dzieci chciały w tej chwili czytać książki. Via Carpatia to jest droga, co do której mogę się zobowiązać, wicepremier Morawiecki, mogę się zobowiązać, że przystąpimy do jej budowy. No i tu poszła cała lista miast, miasteczek, które zostaną połączone ze światem od północy, z Litwą, Łotwą, Estonią, a od południa aż po Grecję. Czy to jest rzeczywiście gwarancja, że zostanie wykonane, czy że po prostu będziemy o tym rozmawiać? Jakub Piech.
tak, to znaczy całe wystąpienie pana premiera Morawieckiego tak miało takiego ducha w zasadzie niewidzianego chyba w Polsce od czasów budowy Gdyni. Tutaj padały bardzo duże takie... Przypomnę, że to lata 20. Tak, przed wojną. Tak, dokładnie. To bardzo było dużo nawiązań historycznych, nawiązań do literatury. I to sądzę, że to jest taki plan ekonomiczny tego rządu, który objawia się w pewnych ogromnych projektach gospodarczych. Warto zwrócić uwagę na takie sztandarowe przykłady, jak właśnie program 500+, jak cały plan Morawieckiego, który składa się z pewnych ogromnych, takich sektorowych wręcz rozwiązań. I tutaj Via Carpatia jest moim zdaniem jednym z takich ogromnych projektów, porównywalna moim zdaniem jest do... Ale wspierane też pieniędzy unijne, powiedzmy sobie. Dokładnie, to jest moim zdaniem porównywalne do skali i do zamierzeń co do budowy centralnego portu komunikacyjnego. No właśnie, to jest druga rzecz. Centralny port komunikacyjny jest kluczowym projektem infrastrukturalnym i będzie doprowadzony do finału. Infrastruktura. No tak, nawet mało tego, ja już widziałem deklarację, że ta inwestycja ma być rentowna, ma być jakby na warunkach komercyjnych, a tak naprawdę jeszcze nie widziałem realnych obliczeń, ile będzie kosztowała, bo mówiło się o 30 miliardach, a potem się dowiedziałem, że te 30 miliardów to jest samo centrum jakby komunikacyjne wokół lotniska, a tak naprawdę cała inwestycja może kosztować nawet 100 miliardów. Ale to znaczy, że będzie zrealizowane, czy... No myślę, że to w perspektywie raczej 20 lat, bo no nie szybciej. Ta skala inwestycji, o której mówimy, w przypadku jakby połączonego portu lotniczego, kolejowego, z węzłów autostradowych, no to są długie, bardzo długie lata. No dzisiaj to mogą być co najwyżej podjęte decyzje o tym, że będziemy się nad tym zastanawiać. A tutaj jeszcze tylko jeden komentarz dotyczący Schönefeld i tego lotniska właśnie, które kosztuje 10 lat, 6,5 miliarda euro i końca nie widać. To są bardzo trudne projekty. Aczkolwiek wszystkie, jak widzę, przyjmujemy z nadzieją i optymizmem, czy nie bez dozy sceptycyzmu. Za chwilę po informacjach będzie naszym gościem pan Mariusz Gajda, wiceminister środowiska. Teraz już zapraszam na skrót informacji. Reklama. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aleksandra Kozera, zapraszam. 100 sztuk broni palnej różnego kalibru i 7,5 tysiąca sztuk amunicji zabezpieczyli policjanci olsztyńskiego CBŚP, likwidując grupę przestępczą handlującą bronią. Zatrzymano 5 mężczyzn w wieku od 21 do 58 lat. Usłyszeli oni zarzuty nielegalnego posiadania i handlu bronią, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące w stosunku do 2 osób i miesięczny areszt w stosunku do 3 pozostałych. Nad rozpracowaniem handlarzy bronią olsztyńscy policjanci pracowali od ponad roku. Trwa akcja usuwania zniszczonych elementów katedralnej wieży w Gorzowie Wielkopolskim. Strażakom udało się już usunąć iglicę. Niestety wieczorne działania musiały zostać przerwane przez awarię jednego z dźwigów. Do usunięcia pozostała tak zwana latarnia, w której znajduje się dzwon. Ten element akcji jest najtrudniejszy i wymaga użycia 2 maszyn. Dziś prokuratura rozpocznie postępowanie w sprawie pożaru gorzowskiej katedry. Śledztwo ma ustalić przyczyny pożaru i to, czy był on skutkiem działań bądź zaniechań ludzkich, czy też powstał bez winy człowieka. Policja przeprowadziła już wstępne czynności wyjaśniające. Do czasu zakończenia działań Straży Pożarnej ulice wokół katedry będą wyłączone z ruchu. Od dziś we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować doradcy emerytalni. Specjalnie przeszkolone osoby będą przekazywać informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury i zasad wyliczania jej wysokości w oparciu o dane z konta emerytalnego. W związku z wprowadzaną od października reformą ZUS czeka dużo pracy, przekonuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ja liczę, a tego też oczekują Polacy, że reforma zostanie sprawnie wdrożona. Dzisiaj startują doradcy emerytalni we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na to czekają miliony Polaków. Przypomnijmy, od 1 października zostanie obniżony wiek przechodzenia na emeryturę do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Lepsze nastroje w polskim przemyśle, wskaźnik PMI dla naszego sektora przemysłowego wyniósł w czerwcu 53,1 punktu. Taką informację podała firma Markit. To lepszy odczyt niż za maj, kiedy PMI wyniósł 52,7 punktu. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach, a każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. W informacjach zagranica i tragiczny wypadek na autostradzie A9 w Bawarii. Autokar z 48 osobami najechał na ciężarówkę i stanął w płomieniach. 31 osób odniosło poważne obrażenia. Nie wiadomo na razie, co stało się z pozostałymi pasażerami. Informacje o zdarzeniu przekazała niemiecka policja. Nie ustalono jeszcze skąd i dokąd jechał autokar. Zamknięto autostradę w obu kierunkach. Na miejscu są służby ratownicze. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Francja pomoże państwom afrykańskim w walce z terroryzmem islamskim. Takie są wyniki obrad przedstawicieli kilku krajów Afryki z prezydentem Emmanuelem Macronem. Więcej o nich wie Marek Brzeziński. W stolicy Mali, Bamako, spotkali się przywódcy pięciu krajów afrykańskich tej części Czarnego Lądu, aby omówić sprawę utworzenia wspólnych sił regionalnych mających zwalczyć islamskich terrorystów sprzymierzonych z Al-Kaidą. Emmanuel Macron obiecał pomoc finansową w wysokości 8 milionów euro oraz logistyczną w tworzeniu wspólnej jednostki tych państw mających walczyć z dżihadem. Francuzi dostarczą także 70 samochodów pancernych. Na miejscu przebywa już kilka tysięcy żołnierzy francuskich wspomagających siły malijskie. Państwa regionu oceniają, że koszt powołania sił regionalnych do walki z islamskimi terrorystami wyniesie 432 miliony euro. Unia Europejska obiecała 50 milionów. Prezydent Mali Ibrahim Boubacar Keita zapowiedział, że każde z pięciu państw biorących udział w przedsięwzięciu przeznacza na ten cel po 10 milionów euro. Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że 13 lipca w czasie wizyty kanclerz Angeli Merkel w Paryżu uda się zorganizować wspólny francusko-niemiecki front wsparcia państw afrykańskich w walce z dżihadem w tej części kontynentu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. Witam serdecznie ponownie, Tomasz Wróblewski. W naszym studiu witam już pana Mariusza Gajdę, wiceministra środowiska. Witam serdecznie. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, taki przyjęliśmy format, że w poniedziałki nasi eksperci także zadają panu pytanie. Także nie będzie łatwo, bo eksperci są rzeczywiście znawcami problemu tej energetyki i środowiska. Było łatwo, to by było nudno. Także będzie wesoło. Tylko powiem, że w przerwie tutaj rozmawialiśmy z panią Joanną Banderą, Radosławem Żydokiem i Jakubem Wiechem i pojawił się też problem, że kiedy powstanie, czy będzie powstawał centralny port komunikacyjny, to czy to dostanie zezwolenie Ministerstwa Środowiska, ponieważ będzie to ogromne przetasowanie natłoku komunikacyjnego, dróg, kolei, że to może być wyzwanie, którego Ministerstwo Infrastruktury nie brało pod uwagę. Ja myślę, że z tym raczej nie powinno być problemu. Oczywiście są procedury. Musimy tych procedur przestrzegać. Jest to niezwykle rzeczywiście skomplikowana inwestycja, bo to nie jest tylko inwestycja o powierzchni tych kilku czy kilkunastu kilometrów kwadratowych, ale oddziałująca chociażby te tory podejściowe dla samolotów. Czy one nie będą oddziaływać na jakieś obszary chronione, ale są procedury, które pozwalają na wykonanie takich rzeczy, trudne było uzyskać decyzję środowiskową na budowę autostrad, ale jednak było to możliwe. To będzie oczywiście proces, który będzie trwał, ale on jest jak najbardziej realny. Nie dłużej niż budowa, rozumiem. Nie dłużej niż budowa. Jest realny do wykonania. Nie obawiam, ministerstwo się nie obawia takich wyzwań. Ja oddaję głos naszym ekspertom. Sugeruję, żebyśmy zaczęli od kwestii nowego prawa wodnego, upustynnienia Polski, bo to jest zarówno rzecz, na której pan minister świetnie się zna, jak i rzecz, o której wszyscy dzisiaj w te gorące, może dzisiaj nie tak gorące, ale jednak gorące letnie dni dyskutujemy o tym. Pani Bandera, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Interesującym faktem jest to, że prawo wodne, jest zaawansowane przygotowanie prawa wodnego i na pewno jest to ustawa potrzebna właśnie po to, żeby Polska mogła być przygotowana do zmian klimatu i od
no też realizować różnego rodzaju wymagania Unii Europejskiej. Ja chciałam zapytać o kwestię energetyki zawodowej właśnie w tej ustawie Prawo Wodne. Jak Państwo podchodzicie obecnie do kwestii opłat za wodę? Jak szacowane są koszty? Jak to może wpłynąć na ceny energii? Czyli wzrost kosztów, tak? Tak, wzrost kosztów. Mimo, że oczywiście też uważam, że energetyka korzystając z wody, no to rzeczywiście powinna płacić, no bo to od lat to była kwestia nierozwiązana, niezwykle kontrowersyjna. Ale mówimy o opłatach dla przedsiębiorstw, nie dla indywidualnych gospodarstw domowych, tak? Tak, mówimy o opłatach dla energetyki. Bardzo proszę. Więc wprowadzamy rzeczywiście nowy system, jeżeli chodzi o ochłodzenie elektrowni cieplnych, czy to węglowych, czy jądrowych, czy gazowych. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, co jest tutaj źródłem tego ciepła. To mam jakby jeden system, który mówi o tak zwanej opłacie stałej. To jest opłata stała, to jest nic innego jak w energetyce, jak za zamówioną moc. Tak samo trzeba będzie za zamówioną ilość wody opłatę stałą ponosić. I opłata zmienna. I jaki jest cel wprowadzenia tej opłaty stałej przede wszystkim? Celem jest to, żeby już więcej nie budować w Polsce elektrowni cieplnych z tak zwanym otwartym systemem chłodzenia, tak jak to ma miejsce czy w Kozienicach, czy w Połańcu, czy w Ostrołęce, bo ten system oprócz tego, że pobiera dużą ilość wody, mocno ją podgrzewa, co w lecie ma znaczenie chociażby dla organizmów wodnych, to jest zawodnym. I jeżeli przejdziemy na system chłodzenia tak zwany chłodniami kominowymi, tak jak w tej chwili jest budowany nowy blok w Kozienicach, to tej wody zużywa się 10-krotnie mniej niż do systemu kominowymi, czyli że to powietrze chłodzi, tak? Nie, to są takie chłodnie kominowe, które widać Bełchatów. Aha. Te takie wielkie kominy. Ludzie myślą, że to są kominy, a to są chłodnie kominowe i tam leci para. Taki stożek z krzywizną. To są właśnie chłodnie kominowe. Zresztą w Bełchatowie nie było innej możliwości, bo tam dostęp do wody jest bardzo ograniczony. W związku z tym ta lokalizacja wymusiła takie chłodzenie. I teraz jeżeli chodzi o te ceny, one będą w gruncie rzeczy symboliczne na początku, bo to one zamkną się w granicach. Szacujemy około, w przeliczeniu na megawattogodzinę, to około poniżej złotówki za megawattogodzinę. Czy jaki ten wzrost będzie opłat? Jeżeli mamy teraz za czarną energię rzędu 150-160 zł za megawattogodzinę, to będzie rzędu 0,5% wzrostu. Tak samo jeżeli chodzi o elektrownie wodne, tutaj muszę powiedzieć, że jestem wielkim zwolennikiem elektrowni wodnych. Niemniej jednak będą wprowadzone też pewne opłaty w wysokości 1,24 zł za megawattogodzinę. Były zrobione analizy ekonomiczne, uzgodnione jest to, można powiedzieć, z operatorami tych elektrowni, zarówno dużych, jak i małych. I to też w pewien sposób uporządkuje cały system poboru wody. Czyli przedsiębiorstwa, zwłaszcza energetyczne, nie odczują tego? No troszeczkę odczują. Tutaj no, pewne regulacje w końcu muszą być, bo w końcu tą wodę trzeba zacząć oszczędzać, trzeba zacząć się ją wykorzystywać racjonalnie, a też między innymi celem tych opłat jest bardziej nie cel fiskalny, a bardziej cel porządkujący. Bo nam chodzi też o to, żeby nie było takiej sytuacji blackoutowych jak w sierpniu 2015 roku. Uporządkowanie poprzez, można powiedzieć, pewne opłaty jest systemem najlepszym. I tutaj że powiem w ten sposób, spodziewamy się, że dochody z tego tytułu będą spadać w przyszłości, ponieważ dzięki wprowadzeniu tych opłat to przedsiębiorstwa elektrownie zaczną tą wodę oszczędzać. Jakub, bardzo proszę, pytanie. Tak, panie ministrze, chciałbym zapytać a propos właśnie elektrowni wodnych. Jak wiemy, to jest rozwiązanie dla polskiego systemu elektroenergetycznego, które bardzo dobrze wpasowuje się na przykład w koncepcję klastrów energetycznych. Chciałbym zapytać, czy jest przewidziany jakiś plan intensyfikacji działań na tym odcinku, czy jakiś system zachęt właśnie dla przedsiębiorców, którzy mogliby się tym zająć. 29 czerwca miała miejsce udana aukcja OZE, gdzie licytowano właśnie dla przedsiębiorców takich skupionych na energetyce wodnej między innymi. I chciałbym zapytać, czy jest może jakiś dodatkowy system wsparcia przewidziany dla tego sektora? Tak, chcemy wprowadzić system wsparcia w postaci w prawie wodnym, pewne zapisy,
są zawarte, które pozwolą na szybszy rozwój tych elektrowni wodnych. Akurat, jak powiedziałem, jestem zwolennikiem elektrowni wodnych. Sam osobiście zaprojektowałem kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Wykonałem m.in. w linii pięciu stawów polskich, gdzie został wyeliminowany całkowicie węgiel. I będziemy te działania bardzo mocno wspierać. Pod względem administracyjnym też, czyli łatwiejsze uzyskiwanie wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych. Bo to jest też, naprawdę powiedziawszy, to jest główna bariera, ponieważ się tym zajmowałem, to czasem uzyskanie decyzji administracyjnych zajmowało 8-10 lat, czyli niestety przedsiębiorcy no już po prostu byli tym zdłużeni. Sama budowa to jest często rok, półtora, a decyzje tyle lat, także musimy te bariery usunąć i będziemy te bariery usuwać. Chociaż jeden tylko komentarz, bo trzeba mieć też...